Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. W dzisiejszym odcinku zabieram Was w świat poszukiwań, w miejsce, gdzie na przełomie XVIII-XIX wieku stał bardzo duży majątek i była tam kaczma, a dzisiaj po tym miejscu zostały tylko ruiny. Czytając regionalną publikację, natknąłem się na taki zapis. Na południowym cyplu jeziora znajdował się bardzo potężny majątek ziemski niemieckiego szlachcica o nazwisku Lipski. W skład jego majątku wchodził duży dworek, gdzie mieszkał wraz z rodziną, karczma, zabudowania gospodarcze oraz 1000 hektarów ziemi. Podczas działań wojennych w styczniu 1945 roku majątek został spalony przez Sowietów. Losy właściciela majątku i jego rodziny nie są nam znane, natomiast dzisiaj jest to miejsce opustoszone i trudno dostępne. I właśnie ten cytat zainteresował mnie tym miejscem. Zacząłem studiować mapy i literaturę. W literaturze niestety nic nie znalazłem na temat tego miejsca i na temat tej rodziny. Natomiast mapa z XX wieku pięknie oddała mi charakter i kształt zabudowań, jakie tam kiedyś stały. W podnieceniu i napięciu chęci poznania tego miejsca przygotowaliśmy się i udaliśmy się w podróż, żeby zobaczyć, czy uda nam się znaleźć jakieś pozostałości i oczywiście wyczytać historię tego miejsca przedmiotami, które uda nam się znaleźć w ziemi. Dotarliśmy już do tego miejsca. Był problem, żeby to namierzyć, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, ta nieistniejąca osada ulokowana była między lasami, między wąwozami, wkomponowana w jezioro. Pierwsze wrażenie, klimat ponury, tajemniczy. W takim miejscu jak to trzeba odpowiednio dostroić wykrywacz, żeby móc sobie wypunktować te lepsze sygnały pomiędzy tym żelazem. No i oczywiście dużo cierpliwości i skupienia. Zanim odpalę wykrywacz metali, pokażę Wam jeszcze pierwszy fundament budynku. Tu prawdopodobnie, nie wiem, musiała być ta cegła wybrana i gdzieś przewieziona. Duży dół. No a tego żelazstwa tu będzie sporo, bo pierwszy sygnał i to głęboki i jakieś ogniwo o łańcucha wyskoczyło. I to takie sporawe. Tu mam pierwszą monetkę. Jest to niestety albo stety 2 grosze z okresu PRL-u. No i świadczy to o tym, że na pewno ludzie zaglądali tutaj po wojnie. Tutaj jaki niepowtarzalny klimat. Drzewo się przewróciło i korzenie odsłoniły cegłówki z fundamentów budynku. Jest tutaj tego sporo. Kolejną moją znajdką jest guziczek. Z tyłu chyba jest producent. Na pewno. A z przodu niestety nic. Pusto. Map, które przestudiowałem, wygląda na to, że ten fragment zabudowy to fragment największego budynku, który tutaj był postawiony. Także taki monument się zachował. Jest to takie wymowne bardzo w przekazie. Nie ma nic, a nagle taki oto mureczek został. Thank you.
a to jest element od lampy naftowej, pokrętło, wymowna znajdka, która świadczy o tym, że w tym miejscu może stała jakaś lampa naftowa. Tu zawias od okiennic. Nawet jeszcze działa. Albo od drzwi. Ten działa. Trudno powiedzieć. Ale tu jest niepowtarzalny klimat, co? No trochę mnie przeraża, wiesz? Tak trochę strasznie. Także takie coś. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jest gdzieś tutaj. Mam to w garści. Gdzieś jest to tutaj. Zaraz to zobaczymy. A, zobaczcie, w tym gruzie dogrzebałem się i mam monetkę. Zobaczcie, jest moneta. Jest to moneta pruska. Widać tarczę, na której jest skomponowany orzeł, a nad tarczą widnieje korona. Ujawniła nam się też data 1821 rok prawdopodobnie. Mniej więcej na tą datę możemy lokalizować powstanie tej osady. Jest to jeden ze śladów, namacalny dowód historii tego miejsca. Pod drzewkiem mega duży sygnał. Jestem podekscytowana. Kopię dalej. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Słyszycie? Może? A może to skarb albo depozyt z tego miejsca, gdzie jesteśmy. A grubo. Nadeszły posiłki. Ja już się spociłam. Kop, kop. Oj, będzie ciężko, ponieważ ten duży fragment metalu, jakiś zawias, o, tutaj go dokładnie widać, on wchodzi pod ten korzeń od tego drzewa i marne szanse, żeby to wydobyć, nie? Pierwsze wrażenie było takie, no bo tu emocje cały czas biorą w górę, puk, puk, jakby dekelek od kanki, a w kance, co może być, to już wyobraźnia podpowiada. To wyobraźcie sobie, co my tutaj przeżywamy, mając każdy taki sygnał, który tak sobie dźwięczy. Stare okucie, część pewnie zawiasu od drzwi, bardzo klimatyczne. Gdzieś głęboko. Ukopałam się sporo. Głęboki dołek, bardzo głęboko było. I jest monetka, dwa feningi. Tak z jednej i tak z drugiej. A roku nie podam, bo trudno mi odczytać. Gdzieś mam tutaj sygnał w tych kamieniach. Ale gdzieś jest tutaj. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o poszukiwania w takich miejscach, gdzie są cegły, gdzie są luki powietrzne, gdzie te cegły się nawarstwiają jak skoks, te poszukiwania są mega utrudnione, dlatego że wykrywacz te sygnały czasami gubi, nie widzi ich po prostu. A w międzyczasie propointer mi tu szaleje. Będę musiał sobie poradzić jakoś ręcznie. A nie, jest wszystko ok. Gdzieś jest tu. Tutaj. Ja mam już to. Tutaj. A! Patrzcie. Jest moneta.
Zobaczcie, jest tu monetka, widać. I to niemiecka, no ale jak innego, jak jesteśmy na starej osadzie niemieckiej. I takich monet się tutaj można spodziewać. 50 pfeningów. 50 pfeningów. Tylko nie widzę jeszcze z którego roku. Proszę, zobaczcie jeszcze drugą stronę tej monety. Tylko się cieszyć, bo są sygnały. Są sygnały, które widzą wykrywacze w tym bardzo trudnym miejscu. Następny mój sygnał, następny kolejny. Kolejny z kolejnych guziczek. Czysty niestety, ale posiada łóżko. Dalszy ciąg tego złomowego story. Ale takie coś. Co to może być? Nie wiem. Ty nie wiesz? Co to może być? Nie. Na pewno ma kulkę. A bo ma takie cycka. Nie. No i takie zakończenie ładne. Bardzo, bardzo ładny metalowy element. Grzebałem w tych fundamentach i grzebałem butelkę. Za chwilę ją wam pokażę, ale jak mi się udało w ogóle trafić na jej ślad. Najpierw znalazłem porcelankę, w sumie na oko, bo jak przeszukiwałem zbocza, to wystawała biała plama i mnie zainteresowała. Porcelanka ta służyła do zamykania butelki, gdzie napełniano zapewne w niej browar, ponieważ jest napis Brauerei Urlich Elbing, czyli browar elbląski jakiego Urlicha. Także to zwróciło moją uwagę. Potem zacząłem kopać tą ściankę, no i wykopałem taką butlę. O dziwo, butelka w dobrym stanie zachowania. Szkło jasne, czyli była tutaj jakaś lemoniada albo woda mineralna. I jest też widoczny napis Leo Pochl Gildenburg. Unwenkauflich, czyli niesprzedalna. Czyli piękna butelka prawdopodobnie z tej karczmy, która tutaj stała. A wszystko było, zobaczcie, o tutaj, w tym miejscu. Tutaj, gdzie są cegły, gdzie był fundament i gdzie są takie luki, gdzie można jeszcze coś znaleźć. Zobaczcie sami. Zanim pokażę wam, co wykopałem, to powiem wam, gdzie jestem. Od tych ruin przeniosłem się jakieś 200 metrów dalej, w miejsce bliżej wody, miejsce bliżej jeziora. Szukam prawdopodobnej plaży, która mogła być, no powiedzmy, stworzona na potrzeby tych mieszkańców, gdzie prowadzimy poszukiwania. A tymczasem już wam pokazuję, co znalazłem. Była bardzo płyciutko. Praktycznie na powierzchni ziemi. Ładnie widać, ładna obrączka. Pierwszy rzut oka. Oczywiście to zawsze myśl złota obrączka, złota, ale to tak nie jest. To typowa miedziana obrączka, których znajdujemy bardzo dużo. Natomiast dla mnie to jest kolejny ślad, że mieszkał tutaj człowiek, a jak mieszkał człowiek, to zawsze coś zgubił. A tym razem obrączkę, którą znalazłem ja. Trzeba się przedostać przez ten gąszcz krzaków. Widać, że tutaj człowieka nie było bardzo długo. Drzewa się przewracały i wszystko wygląda bardzo naturalnie. O, jeszcze tutaj tylko przez te zielsko jakiś ptak mnie tam wystraszył i będzie gites. Stary łańcuch. Dotarłem teraz do takiego wąwozu. Po lewej stronie jest wyniesienie. Po prawej jest jezioro. A tu na wprost widać, że była robiona droga. Jakaś droga, która prowadziła do tego majątku. A tu są
Zobaczcie, jeszcze kocie łby, czyli ewidentnie była ta droga utwardzana, czyli cały czas idę tropem tego, co tutaj było wcześniej robione. Zobaczcie, tu jest wszędzie ten bruk, o którym mówiłem. On jest dosłownie, ja wiem, z 10 cm pod ziemią. A to są sygnały tutaj, które powinny być ciekawsze, bo są głębokie. A tu coś mam. Zobaczcie. Jest i Fenning. Jest i Fenning. Jest to droga na pewno stara. Także odkrycie, które mnie zaskoczyło. Ja się tu pokręcę przy tej drodze, zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie, ale zapowiada się mega ciekawie. Deutsche Rage 1 Fenning. Jest tutaj data, którą też widzicie bardzo dobrze, także miejsce bardzo stare i klimatyczne. A nawet ten miedziak w ładnym stanie zachowania się tutaj uchował w tej ziemi, ale nic dziwnego, bo tu jest taki piasek, leśny piasek. Zobaczcie, jakbym tutaj miesiąc wcześniej przyjechał, to byłoby nieciekawie. Pszczółka sobie poleciała. Osa. O. Ktoś rozdupczył, pewnie jakiś zwierzak, gniazdo tutaj dzikich os. Oj, byłoby nieciekawie, dupa by była, bo pokąszona. Dobrze, że przyjechaliśmy tutaj teraz, a nie wcześniej. Co tu się musiało wydarzyć? O. Są tutaj te plastry. Ktoś tutaj miód wypijał. U nas niedźwiedzi przecież nie ma. Dałem już znać Ewelince, że będziemy pomału kończyć poszukiwania. Ona gdzieś tutaj biega. Widziałem, kopie ten złom, ale też nie tylko, bo też wykopała kilka ciekawych rzeczy. Mówiła mi to przez telefon. Natomiast będąc w tym miejscu, prowadząc tutaj poszukiwania, nasunęła mi się taka refleksja. Zobaczcie, wyczytałem w Skarbcu Suskim informację, zwykłą informację, która mnie zaciekawiła, o tym, że jest takie miejsce, że tutaj to miejsce tętniło kiedyś życiem, a dzisiaj są tylko ruiny. Podłapałem temat, przyjechaliśmy, potwierdziliśmy wszystko. Czytajcie literaturę fachową, czytajcie literaturę regionalną, słuchajcie ludzi, oni dużo mówią, a takich miejsc jak my możecie też odkryć bardzo dużo i ciekawszych w różne przedmioty, które były w tych miejscach. U nas tutaj, jak widzieliście, nie było za bogato, kilka monet. Takie monety to są generalnie pospolite i spotykamy je wszędzie, ponieważ są to monety niemieckie, które były w obiegu. No i jak oglądacie filmy, to widzicie, że one są praktycznie wszędzie. Czy w takich miejscach, gdzie były domostwa, czy na polach. Gdziekolwiek się ruszymy, to one są. Ale wśród takich miejsc można wyłapać jakieś fajne rodzynki, które będą służyły Wam jako Wasze trofea i będziecie mogli się tym chwalić całe życie. Tego Wam życzę i będę się z Wami żegnał. Idę pomóc Ewelince ściągać ten złom do samochodu, żeby nie było jej przykro. Zostawcie taktycznego lajka, subika i komentarz, jak się podobał Wam się film. A my uciekamy do domu, żeby przygotować się już do kolejnej podróży, na kolejne poszukiwania. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.